Cześć, witam wszystkich. Jesteśmy po Arnold Classic. Co to były za zawody? Naprawdę wiele, wiele zwrotów akcji, wiele różnych zmian, takich jak na przykład Peter Molnar, który nie zrobił wagi i startował w 212. Poszło mu fenomenalnie. Mieliśmy też zmianę co do Kuby, który wyszedł w Open i jeszcze Madelman wyszedł w 212, bo nie zrobił wagi w klasyku. Zacznijmy od naszego reprezentanta i tutaj mamy Karola Milewskiego. Karol, jesteś inspiracją dla wielu z nas, jesteś motywacją, jesteś człowiekiem, który no naprawdę pokazuje, że można. No i jeżeli ktokolwiek myśli, że się nie da, bądź ma jakieś słabsze dni, to wystarczy popatrzeć na Karola, bo tutaj nic więcej dodawać nie trzeba. Fenomenalna forma. Trzecie miejsce. Tutaj rozmawiałem z paroma osobami, bo nie do końca jestem przekonany z miejsca, w którym Karol się znalazł. Co mam na myśli? Oczywiście, że jestem troszeczkę stronniczy, bo Karol jest moim bardzo dobrym kolegą, wielokrotnie rozmawialiśmy, ale tutaj pytałem właśnie osoby też, które po prostu były tam. Pytałem też oczywiście jego znajomych, co tu się stało i dlaczego Karol był dopiero trzeci tak naprawdę, jako że osobiście uważam, że Karol powinien być dużo, dużo wyżej. I wszyscy powiedzieli, że sprawa ma się tak, że Karol jako nowy zawodnik pro musi troszeczkę zapracować, szczególnie w tej kategorii jego nazwisko nie jest jeszcze znane, ale czy tak czy siak, no trzecie miejsce, kwalifikacja na Mister Olympia, będzie pięknie oglądać znów Polaka na deskach właśnie tej sceny. Karol, mamy nadzieję, że wyciągnięte wnioski, że wiecie nad czym pracować, na pewno feedback usłyszycie, będziecie wiedzieli co poprawić i trzymamy kciuki. Przejdźmy teraz właśnie do Open, jako że mamy fenomenalnej jakości nagrania tutaj, mamy nagrania z 212, mamy nagrania z męskiej sylwetki, mamy nagrania z Open, także tutaj będziemy mogli bardzo fajnie porozmawiać sobie na ten temat i zobaczyć kto w jakiej był naprawdę formie. I zacznijmy sobie od miejsca numer 5, czyli Mark Hector. Tutaj wiele osób stawiało go bardzo wysoko, nawet na miejscu pierwszym, drugim, że będzie konkurencją największą dla Andrew Jack. Ja tak jak wspomniałem w swoim typowaniu, byłem świadom tego, że Mark, który nałożył 27 funtów, z tego co ludzie mówili. Oczywiście tutaj jak zobaczycie, jak patrzycie na film, to jeszcze widać, że troszeczkę mógłby ściąć, ale czy tak czy siak, czy to jest 27, czy to jest 24, czy to jest 23, to jest ogromna ilość mięśni. I byłem świadom tego, że te mięśnie mogą jeszcze nie być aż tak ziarniste, nie mieć takiej jakości, po prostu potrzebuje czasu. Porównując do tego, jak wyglądał na ostatnich zawodach, to jest naprawdę bardzo dobra wersja, bardzo poprawiona wersja Marka i myślę, że dużo przed nim. Oczywiście plecy są jego taką piętą achillesową, bo no, przód ma nieziemski. Czwórki też mogłyby być troszeczkę większe, ale jednakże no, bardzo, bardzo dobry występ Marka i na pewno i na tym starcie no, nie zakończy, na pewno nie powiedział ostatniego słowa i będzie dalej kontynuował swoje zmagania i próby dostania się na zawody Mister Olympia, jako że jeszcze mamy 5 opcji kwalifikacji, także jeszcze wszystko przed nami, no ale zawody będą też nieziemsko obsadzone, bo no tak jak za chwilkę wspomnimy, są jeszcze osoby, które się nie dostały, na pewno będą walczyły. Miejsce numer 4 i tutaj szczerze mówiąc byłem troszeczkę zdziwiony, bo Martin wyszedł w lepszej formie niż ostatnio. Był na pewno ostrzejszy, bo widać to. Był pełniejszy, przodem pozowanie wyglądało lepiej, a jednak możliwe, że ludzie po prostu, z którymi wychodził, byli zbyt dużą przeszkodą na ten moment i mieli po prostu więcej mięśnia. Martin jest bardzo młodym zawodnikiem, jednakże jego forma i to, co pokazuje na scenie, mi bardzo imponuje. To, jaki jest docięty, tam praca z Branchem Warrenem, widać, że Branch tam nie zostawia na nim suchej nitki, jeżeli chodzi o treningi. Ale widzicie, tyłem szczególnie, no to jego sylwetka jest bardzo, bardzo dobra. Jest pełna, jest docięty. Te dwójki po prostu mają takie wżery, jak to się
potocznie mówi, że no bardzo miło to się ogląda. Przed Martinem na pewno dobra przyszłość świetlana, jednakże jeszcze wymaga, potrzebuje po prostu czasu. On jest troszeczkę niższym zawodnikiem, no i wiadomo, przy tych, on ma chyba 5,6, czyli to jest około 175 centymetrów, no i jak staje przy na przykład Szedzie, czy przy Andrew, no to troszeczkę znika. Wydaje mi się, że to był ten problem. Nic tutaj nie można się do niczego tak naprawdę doczepić, oprócz tego, że potrzeba czasu, bo forma miał fenomenalną, poprawił się co do Teksasu, ostatnich zawodów, w których występował, i no jest po prostu świetny. Młody zawodnik, wszystko przed nim. Dalej idąc, czyli miejsce numer 3. Colin Szedd. Myślę, że bardzo mądrze rozegrał te zawody. Co ona myśli? Nie szedł w taką mocną, ostrą docinkę, mimo że tutaj widzimy, są wrzery, są pocięte skosy. Te czwórki jeszcze mogłyby być oczywiście ostrzejsze, tylko że Szedd jest świadom jednego. Gdy on za mocno ścina wagę, gdy wchodzi za dużą, za bardzo docina, to zaczyna tracić. Tutaj też taka ciekawostka, bo jak on wyszedł za pierwszym razem, to aż speaker musiał mówić mu, żeby James, idź już sobie, tak jakby mu sugerował troszeczkę, bo James był tak naładowany, bardzo fajnie się to oglądało. Myślę, że to, no, najlepszy James, którego widzieliśmy, szczerze mówiąc. Wiecie, ciężko to się ocenia, bo my widzieliśmy Jamesa takiego dociętego, widzieliśmy Jamesa takiego troszeczkę niedoładowanego. Tutaj widzimy Jamesa, który ma po prostu mięcha na sobie nawalone i to mi się podoba. To jest jego sylwetka. On nie może iść w jakieś mega, mega detale, bo straci to, co jest jego, wiecie, to, co jest jego kartą przetargową. Jeżeli on pójdzie w takie docięcie, tam szczególnie mu się zarzuca, że on nie ma zbyt ładnych mięśni brzucha. No okej, on pójdzie sobie w te bardziej docięte mięśnie brzucha i straci z czwórek, przez co jego talia będzie wydawała się większa, przez co przegra na pewno. Więc każdy musi grać tak, jak genetyka i tak, jak mu wszystko pozwala. I tutaj czemu Szedd był trzeci? Myślę, że zadecydowało docięcie, bo Patrick Johnson, który był drugi, no troszeczkę był ostrzejszy, troszkę może mniejszy od Szedda, ale no bardzo, bardzo blisko między nimi na pewno. Było, za chwilkę przerzucę. Troszeczkę to pewnie musiało też wyglądać inaczej na żywo. To, co u Jamesa? U Jamesa brakowało troszeczkę oliwki. Myślę, że jego kolor był inny niż u wszystkich zawodników, jednakże bardzo podoba mi się ta wersja Jamesa i myślę, że no tak jak wspomniałem o Marku, że no, są jeszcze osoby, które chcą walczyć, czyli tutaj by musiał pokonać Jamesa przyszłościowo. Będzie musiał pokonać też Martina, bo Martin też jeszcze punktami nie jest zakwalifikowany. Także no, dużo pracy przed Markiem. Zawodnik, który zajął drugie miejsce, czyli Patrick Johnson, współpracuje teraz z Oxygen Gymem i naprawdę piękna talia. To od razu możemy zauważyć, te bicepsy przodem wyglądają bardzo ładnie. Czegoś mi w tej sylwetce, nie wiem, chyba czwórki te powinny, mogłyby być większe, ale też nie wiem, czy to nie jest takie troszeczkę z mojej strony czepianie się, bo gdyby te czwórki były jeszcze większe, to nie wiem, czy ta góra wtedy bym się nie doczepił do góry. Także myślę, że ogólnie jest bardzo proporcjonalny. Jakby patrzeć, porównując sylwetkę i myśląc, czym James mógł z nim przegrać, to właśnie tymi proporcjami. Patrick jest bardziej kompletny, jakby na to nie patrzeć. No i musiał zupełnie inaczej też wyglądać na żywo, bo z tego, co ludzie mówili, to on właśnie był bardzo blisko Andrew. I wiecie, co jeszcze zauważyłem? On jest bardzo mądry na scenie. On nie pokazywał, jeżeli nie trzeba było, jeżeli nie wołali go, jeżeli nie prosili, to on słabszych stron swoich nie pokazywał. Czyli tam za bardzo, wiecie, nie pokazywał tych słabszych puls. Bardzo mądrze do tego podszedł. Także zachowanie na scenie też ma wielkie znaczenie. Był naładowany, był nabity. Co może Patrick zrobić? Po prostu wyjść w następnych zawodach i tyle. I wyjść w może troszeczkę pełniejszy, to wszystko, może tylko tyle, bo docięty jest w pień. No tylko tak jak widzicie tutaj, no tu jest, no to docięcie myślę zaważyło. No ale no, wystarczy po prostu, że on wyjdzie w kolejnych zawodach w bardzo podobnej formie i będzie naprawdę wysoko. Także bardzo duża poprawa sylwetki. Myślę, że no, sędziowie i ludzie, którzy byli tam, Samson i tak dalej, mówili, że Patrick pchnął nawet Andrew punktacją, sylwetką,
że było blisko. Jeszcze nie widziałem skorsi, także kart, także nie wiem, nie mogę powiedzieć na zasadzie zero-jedynkowej, ale był, no, był, tutaj jest nawet komentarz, słuchaj, jak pustynia, jak pięty Cejrowskiego, tak niektórzy też żartowali, ale naprawdę bardzo dobry występ. No i teraz czas na troszeczkę pozachwycania się, prawda, bo mamy pana Andrew Jacked. Pytanie do was, pytanie do wszystkich. Czy ktoś jest w stanie go zatrzymać? To jest pytanie. Andrew wyszedł w bardzo podobnej formie jak w Teksasie. Był może troszeczkę lepiej docięty, co widać po klatce, troszkę więcej tych prążków było, ale ten człowiek jest po prostu jak statuetka. Ogląda się go i masz takie, kurczę, no tak chciałbym wyglądać. Wiecie, i tutaj tak, no jak wyszedł Patryk czy reszta, on nie jest docięty w 100% Andrew, na pewno. Tutaj jeszcze można by dociąć. Tylko też granie, wiecie, swoich kart. Czy mógłby dociąć lepiej i wiecie, i stracić troszeczkę tego rozmiaru, swojej pełności, czy mógłby, czy wiedział, że to jest po prostu wystarczające, ale no mówię, muszę zadać wam te pytanie, wy odpowiedzcie w komentarzach, czy kto go pokona? Może o tak, może tak. Które miejsce będzie miał Andrew na Olimpii? To jest fenomenalny sezon, wiecie. Ktoś, kto debiutuje, zdobywa kartę pro, potem wygrywa dwa razy zawody, do tego zawody no, mocno obsadzone, bo mamy sobie, mamy Arnold Classic, mamy Texas, nie pokonał byle kogo. Którego go obstawiacie na Mister Olympia? Oczywiście ja będę robił jeszcze niebawem typowania co do Mister Olympia, ale no, jego sylwetka jest po prostu... No fenomenalne. On też jest pewny siebie bardzo na scenie, pozuje ładnie. Mógłby być lepiej docięty, zawsze można być lepiej docięty. Wiecie, to jest na tej kwestii. To jest kwestia tego, że no, można, ale czy to by się opłaciło? To jest też pytanie, czy to by się opłaciło? Przejdźmy tutaj troszeczkę na inną stronę, bo mamy sobie Petera Molnara, którego chciałbym wam pokazać, bo jego pozowanie po prostu przypada mi tak do gustu. Nie wiem, czy on rzucił już swój układ dowolny, ale to jest oj, to się oglądało po prostu z... To jest sztuka. Jak mówi się, że kulturystyka to sztuka, to właśnie jak Molnar pozuje, to jest sztuka. Tutaj, szczerze, jak ja na niego patrzę, to się aż chce krzyczeć, Peter, zostań ty w tym 12. Zostań ty w tym 12, gościu. Wiecie, wygląda po prostu świetnie, nie stracił tu pełności. A wyobraźcie sobie, że on musi ważyć jakieś 90 kg, czyli ma jeszcze 6 kg zapasu. Ja wiem, że on ma swoje lata. Ja wiem, że już za dużo nie poprawi, prawda? Ale powiedzmy, że narzuciłby jeszcze te 6 kilo. Bo 90 kilo, no to wiecie, to nie jest coś, czego nie da się dobić. To może, i zobaczcie, mimo że ma też te swoje lata, bo on tam jest blisko 40, z tego co pamiętam, to pełności mu to nie brakuje. Wiemy, że jest był Molnar, którego my pamiętamy, ale ja oglądając ten właśnie filmik, to widzę właśnie starego Molnara i jeszcze lepszego Molnara. Dlatego aż chce się krzyczeć, że Peter, zostań w tej kategorii. Może aż do niego napiszę, no, wywiad z nim robiłem, jakbyście chcieli, to jest na kanale. Także myślę, że warto też zobaczyć. Okej, zobaczmy jeszcze osoby, które warto wspomnieć. Oczywiście klasyk, bardzo wielu z was pisało mi na priv, że był fenomenalny i tak, macie rację, był fenomenalny. Mamy tutaj Michael Dabul, prowadzony przez Patryka Tura. To, jaką Michael wprowadził formę, wniósł formę, to jest po prostu lights out. To jest forma, którą no niewiele osób potrafi dojść do czegoś takiego. Mamy faceta, który jest tak docięty i wiecie, patrzycie na niego tutaj, myślicie, że on pewnie waży ponad 100. Z tego, co ja wiem, to on miał około 89 kg czy 90, jako że miał taki limit. I to jest właśnie bardzo fajne w klasyku, że to przyciąga oko. Jeszcze jak widzicie coś takiego, bo on nie jest najlepiej predysponowanym człowiekiem, jeżeli chodzi o genetykę. Jednakże ciężką pracą, naprawdę, ja widzę jak on pracuje, śledzę jego social media, polecam, bo jest, ładnie się to ogląda, nadrabia. I pokazał to tutaj, gdzie właśnie, teraz pokażę wam Wesleya. Wesley współpracuje z Boss of Outlaw, z Stefanem. Czy to była najlepsza forma Wesleya? Szczerze myślę, że tak. Co mam na myśli? Bo formę nie oceniam tylko na zasadzie docięcia. Miał on tu pełność, pozowanie było ładne, klasyczne ruchy,
Czy myślę, że Wesley będzie na Olimpii? Będzie na Olimpii. Także docięcie może być lepsze. Oni są tego świadomi. Wesley ma jeszcze parę kilo w zapasie, także przed nim jeszcze jest dużo roboty, tak, gdzie może sobie dołożyć tych troszkę kilogramów. Pozowanie jego, no wiadomo, te arnoldowskie, że tak to nazwę, ruchy, mimo że Arnold nie przyjechał, wszyscy mu mamy to za złe, to no, wyglądają fenomenalnie. Więc naprawdę podobała mi się ta kategoria. W ogóle bardzo ładnie, bardzo mocno obsadzone zawody. Świetni zawodnicy, świetni sportowcy. Pięknie się to oglądało. No i bardzo mnie cieszy. O, jeszcze pokażmy Meg. Meg, bardzo, bardzo dobry występ. Piąte miejsce Meg. Także no świetnie wygląda. Nie mam coś tutaj, wiecie, Meg wie, na czym pracować i to, co jak wyglądała rok temu, jak wygląda teraz. Bardzo mi się podoba to, jak poprawiła prezencję sceniczną, bo rok temu to mocno kulało. Czwórki są o wiele większe. Najszersze plecy są większe. Wiedzą, na czym pracować. Już parę słów z Kubą zamieniłem. Wiedzą, co jeszcze poprawiać. Sezonu jeszcze Meg nie skończyła, także dalej będą działać, dalej będzie startowała. Myślę, że no, jest opcja zakwalifikowania się na Olimpię. Wyglądała bardzo dobrze. Trzymam kciuki. Wiecie, no tutaj jestem już mocno stronniczy, także za dużo nie będę się, za długo nie będę się rozwodził nad tym. Tutaj mieliśmy Molnara, okej. Bardzo fajne zdjęcie Andrew, który widzicie, no stoi rozluźniony. Sam, no widzicie to i to jest taka statuetka. Piękna sylwetka, piękna sylwetka. Nie ma do czego się doczepić, wprost mówiąc. Okej, a tutaj mamy sobie jeszcze porównanie z fajnych kątów nawet. Wiecie, czemu Andrew mi bardzo przypomina Roniego, tylko takiego młodszego Roniego też? No ta poza triceps bokiem. Mimo, że ten triceps jest fenomenalny, jest duży, to sami widzicie, że on jest taki troszeczkę jakby płaskawy, no ale wygląda świetnie. No i tutaj mamy właśnie Sheda, który no, jest duży, jest nawalony miechem. Tak jak mówię, mógłby być troszeczkę ostrzejszy i myślę, że on następnym razem wyjdzie troszeczkę ostrzejszy. Taki będzie plan. Minimalnie ostrzejszy, oczywiście nie będzie tutaj ryzykował. Tutaj trójka. I też widać, zobaczcie, w pozowaniu luźno, luz, jaki ma w sobie właśnie Andrew. On po prostu luźno to robi. I to było widać też na scenie. No ale tutaj właśnie możemy zobaczyć różnicę w docięciu i tu możemy powiedzieć o genetyce, że no, gdy wychodzi ktoś taki jak Andrew, z takimi kształtami, no ciężko z nim się walczy, nawet jeżeli wniesiesz naprawdę potężną artylerię, bo tutaj widzicie, obaj panowie są susi. Mark Hector, James, Patrick i Giant. Bardzo dobry występ Gianta, muszę powiedzieć. Przodem był olbrzymi. Podobało mi się to, jak Giant zaprezentował się na scenie. Muszę jeszcze o tym wspomnieć, oczywiście. Wpisujemy już AKD Giant. Także za chwilkę będziemy mieli Jamie'ego. On wrzucił film. Okej, mamy film z pozowaniem. Był bardzo duży przodem. To mi się bardzo podobało, że Jamie był duży. W końcu można było widać ten, było widać ten jego rozmiar. Co mógłby zrobić lepiej? Szczerze? Wypełnić ramę. I tutaj wypełnienie ramy znaczy off-season, a myślę, że Jamie jeszcze nie skończył ostatnio. Znaczy, jestem pewien, bo wiem, że ma podpisane już dwa kontrakty. Wyglądał naprawdę dobrze. To była najlepsza wersja Jamie'ego. Mógłby być troszeczkę ostrzejszy, ale nie wydaje mi się, że ta ostrość by w czymś pomogła, a nawet mogłaby go troszeczkę ściągnąć w dół, bo myślę, że miał dobre połączenie właśnie tej ostrości z rozmiarem i myślę, że gdyby zszedł niżej, to potraciłby te kształty, ten rozmiar, więc no nie byłoby to zbyt, nie byłoby to perfekcyjne. Okej, teraz muszę troszeczkę poczarować. No i oczywiście muszę wspomnieć o jeszcze jednym dżentelmenie, czyli Kuba Cielenie. Kuba, który do końca nie zdradził i wszyscy myśleli, że będzie wychodził w kategorii Classic Physique, jednakże moim zdaniem postąpił słusznie, zostając w Open. Co Kuba wniósł na pewno, to bardzo dobrą formę, bardzo dobre docięcie. Tak jak mówił, te jego przygotowania obecne miały na celu pokazanie, że tamten prep rok temu
nie był w stanie przez pewne kontuzje, takie jak na przykład problem z nogami, bo nie mógł ich trenować przez długi, długi czas, co tutaj pokazuje, że ta pełność jednak wróciła, że jest, są one o wiele większe. I chciał właśnie pokazać, że no ten poprzedni prep, forma nie wyszła taka, jaka miała wyjść właśnie ze względu na te problemy. I tutaj oczywiście możemy zobaczyć docięcie, jakie Kuba wniósł. Forma, no tutaj był docięty w pień, bardzo mnie cieszy jego występ. Pełność też była na dobrym poziomie. Oczywiście ja jestem bardzo stronniczy, jednakże jestem zadowolony i mam nadzieję, że on też jest zadowolony z tego, jaką formę wniósł. Co Kuba musi poprawić, no to oczywiście no, potrzebuje po prostu czasu, jako że no, musi narzucić na siebie masę mięśniową i z tego co wiem, niebawem już rozpoczyna okres masowy, który będzie kolejnym krokiem właśnie do pokazania następnej wersji, większej wersji Kuby na scenie. Najszersze muszą nadal być priorytetem, jako że jak widzicie tutaj, dzięki temu, że robi wakum, ta talia i dzięki temu właśnie, że był w stanie trenować nogi, ta talia wygląda lepiej, jednakże no, potrzeba mu czasu, żeby walczył z najlepszymi, z największymi koniami. A taka jest kulturystyka ciężka, że po prostu wymaga czasu. Dzięki bardzo, że jesteście. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że ta seria, w której pokazuję większą ilość zawodów, opisuję, mówię o zawodnikach, co uważam, Wam się podoba. Niedługo kolejne zawody, które będę starał się pokazać, znaczy pokażę. Także oczekujcie mnie i kolejnych zawodów, tego, jakie będą moje typy. Możliwe, że zrobię je z kimś. Dajcie znać w komentarzu, z kim byście chcieli zobaczyć typowanie. I zapraszam Was również na inne pozostałe social media, czyli Instagram DavyKKK i TikTok Davy92. Dzięki bardzo, że jesteście i do zobaczenia niebawem.